niewiast z dworu wychodzących, ileż razy na niego patrzyli. Granatowy mundur, symbol porządków II Rzeczpospolitej. Taka była tamta wiosna? Wyjątkowa wiosna. Jankowski Konstanty, urodzony 24. Nec temere, nec timide. Bez zuchwałości, ale i bez lęku. Ileż razy przesłanie to mknęło przez polską historię. Bez zuchwałości, ale i bez lęku. Panie przewodniku, niech pan zaglądnie. Niech pan wejdzie dziś. Nalewkę mamy. A, dał się skusić. Wchodząc przez drzwi do obejścia, wiedział, że w dworze Makuszyńskich życie inne jest. A na polu, jak na polu, wszystko trwało. I tylko ktoś pytał, a jaka będzie jesień? A jaka będzie jesień? A jaka będzie jesień? Tamtego dnia, a kończył się wrzesień, na wysokości pomiędzy Momotami Górnymi i Dzwolą, to, co zostało z grupy Chełm, to, co zostało z grupy Kowel, to, co przeszło z Zabugów, to ciągle było wojsko, to ciągle było podobnie, tak jak i tamtego dnia, kiedy czujka doniosła, że ze strony wzgórz ktoś strzelił. Przestał pisać, zostawił pamiętnik, a po linii poszło, padnij. Jeden po drugim padli się na ziemię, spoglądając w stronę pagórka. A zza pagórka szło inne wojsko. Inne. Nie niemieckie. Kończył się wrzesień. Wtedy kładli się tam, gdzie byli. Potem do zmęczonych oczu, kiedy nóżka szczerbinka, kiedy kolba Mausera przytarzana była, kiedy sobie strzał za to. Panie Polsku, pustki idą. Wtedy przypomniał sobie, jak rozkaz szedł szybko i lotą błyskawicy. Wywoływał koszmarne obrazy w umysłach. 17 września. Ale tego dnia, 10, może 11 dni później, nie pamiętał ile, potrzebował pomocy, potrzebował wsparcia. Kiedy odwrócił głowę w stronę Lizjery lasu, wynurzył. Jedna żonko, tam pod lasem ktoś zamaskował i strzygała. Wiedział, że nie został sam. Ale gdy wyjeżdżał samochód za samochodem, kiedy słuchając mowy żołnierzy, gdzie my jesteśmy? Lasa. Zastanawiali się z jednej i z drugiej strony. Strzały, które dla niego miały w tej kawalerii, podnosiła się pierwsza linia. Kiedy działo nowe, poprawił celownik. Kiedy poszedł po linii, amunicja! Kiedy piechota położyła się, a z drugiej strony słychać było. Gimio! I szyli. A potem zalegając, cały czas słychał. Gimio! I wtedy, gdy z polskiej linii podniosły się dwa pierwsze drużyny, a on prowadząc na warcie, krzyknął: Marszu! I szli tam, skąd przyszli, i tymi będąc, nikt ich zrozumieć nie mógł, co czuje się, skoro komisar mówił, że i tani będą, o swoje się biję, u siebie jesteśmy, nec temere, nec timide. Od Tomaszowa ciszą dziwną białą, ciał artyleryjskich słychać nie było, nie szli już na punkt działu. Szli w stronę lasu. Szli linią w stronę lasu. Panie Polsiku, amunicji na żołnierza po 8, 10. Do broni maszynowej po 50 stóp. Ale najgorsze, co jest szefie najgorsze? Paliwo się kończy. Tamtego dnia
kiedy kończyła się polska jesień, kiedy jeszcze złotej nie było, kiedy barwy cudowne na drzewach miały dopiero się pojawić, tamtego dnia, kiedy pod Zwolą, na wysokości Mołot Górnych, tam, gdzie z dwóch stron otoczonymi będąc, spoglądali twarze oficerów, tam, gdzie młody porucznik, kiedy pułkownik Płonka forsował ze swoimi oddziałami ostatnią przeszkodę terenową, kiedy wychodzili z lasu, kiedy patrzył na linię wojska, mówiła mapa, nie wystarczało. To, co mówił teren, napawało obawą. A tam za lasem, cóż się kłuło? Niemiecka 27. Dywizja Piechoty, idąc od Sanu, idąc od Tanwi, wchodziła w wielki kompleks leśny, drżał niemiecki piechur. Bał się lasu. W każdym wymiarze bał się lasu. Tamtego dnia, w kończących się układach polskiego września, zmęczeni poszło frontem do wzgórza i rozwijali się, tak jak w regulaminie, sekcjami, drużynami, plutonami. Rozwijał się żołnierz, wiedząc, że za plecami ma przeciwnika, który zniknął chwilowo gdzieś za lasem. Panie pułkowniku, natrafiliśmy... Słyszałem. Widziałem. Pułkownik Płonka przez lornetkę, co działo się na szczycie wzgórza. Wiedział, że to idzie Wehrmacht. Kończył się wrzesień. Polski wrzesień. Kończyła się pewna epoka. Kiedy stali wielką linią, kiedy mundur Feldgrau, malując się na wysokości lasu, zaczął płynąć. Płynąć w stronę doliny. A w środku tejżeż byli oni. Najpierw miał dywizję, potem pułk, potem batalion. To, co zostało pod jego rozkazami, trudno było nazwać zwartą grupą, ale to on nimi dowodził. Dowódca baterii czekał. Czekał. Spod Adriana na głowie płynęły strużki potu. Sanitarka, która znajdowała się gdzieś za plecami, cofała się, rzucając się w oczy. Biegnij, bracie, do artylerzystów, a potem zabieraj tą swoją sanitarkę. To jest! Za dworem, który gdzieś w lasach janowskich w ciszy i spokoju przetrwał już niejedno. Za dworem, gdzie pamięć styczniowych powstańców wspominano. Za dworem batalia się rozpalała. Wyobraz, a on patrząc przez lornetkę, zetknął za plecy. Panie pułkowniku, niech walą! Kiedy pierwsza salwa po polskiej ziemi, a odłanki świstały nad ich głowami. Nida! 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 A potem te spojrzenia piechurów poszły za końskimi zadami, kiedy widzieli, jak niemiecka linia rozwija się. Szło po linii. Stara amunicji! Po trzy na człowieka. Po dwa na człowieka. A kiedy zamek szczęknął, kiedy okazało się, że kilka mauzerów nie wypaliło, kiedy poszło po linii amunicja! Ludzie strzelcy w amunicji. A kiedy sam znaleźli się pod ogniem, usłyszał głos. Panie pułkowniku, a jak zabraknie amunicji, to pójdziemy do niewoli. To pójdziemy do niewoli. Panie pułkowniku, co będzie? I patrzył pułkownik Płonka, jak szczytę dowodzenia na przedpolu, młodsi od niego wiekiem i stażem prezentowali. Widział świetną sztukę, jak wyszkolona była piechota. Widział, kiedy sanitariusz zabierał rannych jednego po drugim do tyłu. Kiedy gdzieś tam pod chłopską chałupą a w samochodzie pancernym kierowca mówił: paliwa! No cholery paliwa! Kiedy czołówka 27. Dywizji Piechoty wychodziła z wzgórza, nie wychodziła sama. Próbowali zniszczyć
ten hołd, który wysunął się zza wzgórza, ale ostatnie pociski, ostatnie strona piechoty. Patrzy w stronę lasu, daje w ogoniku, droga odcięta, tam na drodze dostałem ogień. Tylerzysta, poddając się szli do pierwszej linii, wiedzieli, sami będą płacili. Zabieraj to działko! Zabieraj na dwóch. To, co zostało, wyjąli na dwóch. Kiedy widzieli, jak z trzech stron niemiecka piechota ławą idąc, okrążenie zamykała. Kiedy poszło po linii, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. I cofali się. Do wyjścia innego nie było. Widzę. Panie pomocniku, od czoła widzę, panie pomocniku. Panie pułkowniku, melduję, że niech pan nie melduje. Nie trzeba. Patrzył pułkownik Płonka na obrazek. No widzę. Panie ogniomistrzu, jazd 200 metrów. Powoli, powoli. Wtedy, kiedy silnik w tankie, to najgorsze. A jeżeli się poddamy? A jeżeli pójdziemy do niewoli, a jeżeli czołg wychodził zza okopu, miażdżąc stanowisko jego piechoty, musiał podejmować decyzję szybko. Ci przy działku przeciwpancernym ostatni strzał oddając mierzyli celnie, a potem kiedy poszło, dostał! Kiedy dwie ostatnie sekcje piechoty z przedpola za dwór się zwijały w stronę Bugu, nie dojdzie. Na sami kamek znikąd pomocy. Trzeba było szybko, szybko decydować. Pan Zorzniku, co nam tam zapisał? Kiedyś ktoś będzie to czytał. Kiedyś, co nam tam napisał? Że dowodził pan jak Bonaparte. Słowa pan dobieraj. Nie odsuń się od razy z lasów janowskich. Niosły się przez wolę, przez monopły. Tam, gdzie czołówka 27. niemieckiej dywizji piechoty natknąwszy się na rozbitkę spod Tomaszowa, nie mogła iść dalej. Przeciwnik bił się do momentu, kiedy mógł. Kiedy mógł. Kiedy mógł. Odsunął się, bo wroga kula w ciało się wryła. Wtedy poszło po linii. Przekażcie rozkaz. Będziecki, lecz tą klapę. Ale panie pomocniku, no boga, dlaczego ja? Lecz tą klapę, idź do przodu. Wybrał najmłodszego. Wziął białe przejście albo z dworu. A może ogród to był? Nie pytał. Wziął i najmłodszego żołnierza, wysławszy na przedpole, mówił, stój, stój i czekaj. I kiedy podeszli do nich, krzycząc, Hindehof! A oni sami dłonie podnosząc. I kiedy polska oliwka z niemieckim feldgrau zaczęły się mieszać, kończył się jego świat, jego żołnierski świat. Tam gdzieś w lasach janowskich. I tylko dwór był cały i szpital. I szpital.
niemieckiej 27. Dywizji Piechoty. Po latach ktoś zapisał. Na wysokości lasu pod Janowem i Zwolą. Ostatni duży oddział Wojska Polskiego braliśmy do Janowi. I kto wie, może świadkiem tego wydarzenia był piechący, a może tylko słowo w słowo. Tamtego dnia, kiedy skończyła się amunicja, kiedy brano ich do niewoli, kiedy karabin nad głową każdy z nich niósł, kiedy wiedzieli, że jeńcem się stają, mundur na sobie mając, nie szedł do niewoli stolarz, nie szedł chłop, szedł żołnierz. Bił się o tą ziemię do końca, kiedy sił starczyło i amunicji. Wierzył, że w niewoli prawo wojenne odejmować go będzie. Czy miał podstawy, żeby w to wątpić? Kończył się wrzesień w niemieckiej odsłonie. Wtedy, kiedy kolumny, takie jak ta, szły przed niemieckimi kamerami, Wiwochenschau, a kiedy każdy z nich, niosąc tą rzecz broń na ramieniu, zapytywał sam siebie. A może będzie wiosna? A może będzie wiosna? A może przyjdzie wiosna? A kiedy będzie jesień? Tamte pokolenie, tamtej jesieni, tamtego kraju. Ileż miało się jeszcze zdarzyć? Ileż miało się zmienić w chwili, kiedy weszli do polowego szpitala i kiedy łapska niemieckiego żołdaka do sanitariusza ciała pomknęły. Ale kiedy słyszeli Bleibe raz i kiedy słysząc mocne roe, kończyła się polska jesień. Tamta jesień. Nie było przewodnika policji i tylko otwarte drzwi do dworu zapraszały każdego, kto chciałby tam wejść. Gdzieś po polach ciągnęły się mgły, dym ze spalonych czworaków w stronę lasów ciągnął. A tam, gdzieś w janowskich lasach, na buchcie prowadzącym hen w stronę Tomaszowa, tyleż miało się zdarzyć. Jeszcze. Kończyło się lato, kończyła się jesień, kończyła się tamta epoka, wyjątkowa epoka. Przychodził czas zły, czas koszmaru. Przy dyplomatycznym stole z butą w stylu pruskim i z czerwienią, która ze wschodu miała nadciągnąć po raz kolejny w stronę polskich ziem, pakt polityczny był podpisywany pomiędzy dwoma dyplomatami. Uścisk dłoni go gwarantował. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, ściskając sobie dłonie na trupie Rzeczypospolitej, nową rzeczywistość wprowadzali. Łupy graniczne na nowej granicy pomiędzy powstającym generalnym gubernatorstwem pod okupacją niemiecką a stroną sowiecką stawiane były, fakty dokonane wchodziły w życie. Nec temere, nec timide, mówiono im w szkołach. Nec temere, nec timide, zabierali ze sobą na wojnę idąc. Nec temere, nec timide, kiedy szli do niewoli. I tamtego też dnia, kiedy widzieli, jak zielona czapka sowieckiego pogranicznika pojawiła się hen na wysokości lasów, gdzie teraz nowa granica była.
gdzie przy niej jeńców mieli łapać tych przechodzących z niemieckiej strony na sowiecką i odwrotnie. Kiedy takie obrazy, jak żołnierz z mundurem Feldgrau i z kamerą w dłoni, były na co dzień im widoczne. Stali, Mosiny mając na plecach długi graniasty bagnet do tego przypięty, z butą i arogancją chodząc wzdłuż nowej linii. Dla nich linii krasnowo prawicielstwa. Nuhadi, Germaniec, warte kamera, Nuhadi, no zabieraj to nasza. Gdzie? No, paszoł, druga, Germaniec, nie znaje, no wam paszoł, no! Potem, po latach, nazwa NKWD przez tyleż pokoleń wymienianą bądź przemilczaną była. Ale tamtego dnia, kiedy jeden z nich stał przy pasie granicznym, spojrzał z niemieckiej strony, zatem czas było czekać. Herr Hauptmann, wir sind bei neue Grenze. Ja, ich sehe. Kiedy Hauptmann Henke podchodził w stronę pasa granicznego, a żołnierz z kroniki Dibochenschau tuż obok biegnąc, naprzeciw siebie stanęli. Salut zwycięzców oddając, jeden z nich w mundurze Feldgrau, drugi w rosyjskiej oliwce. Patrzyli na siebie, każdy z nich własne rozkazy mając. Kiedy mapa gdzieś tam jeszcze w zanadrzu się znajdowała. A oni mieli być wykonawcami. Jeźdźcy apokalipsy, siłą czterech wielkich koni z niewieścich hen gdzieś z obszarów ludzkiej wyobraźni przemknęli na tamten kawałek Europy. I to wtedy właśnie ją dzielono. Wtedy wymazowano z mapy drugą Rzeczpospolitą. Dla kilkudziesięciu milionów i dom. Niemiecki oficer do picia stakana, nie nawykł do 100 gram, nie nawykł do mocy. Ale kiedy z jednej strony pojawił się samogon, a z drugiej papieros, kto wie, może tak nowa przyjaźń miała być pieczętowana. I wtedy od strony lasu wyszli wielką kolumną idąc. Bez pasa. Bez broni, cały czas z głowami podniesionymi. A ktoś powiedział głośniej: Nec tenere, nec timide. I ci, którzy lekcje łaciny i filologii klasycznej mieli przed sobą, podnosiwszy głowy, mówili bez niepokoju, ale i bez uległości. Zawierzyli wtedy oddziałom niemieckiego Wehrmachtu, że do niewoli pójdą. Ale teraz, tego dnia, kiedy podchodzili do pasa granicznego, zapytał młodszy stopniem: Panie pułkowniku, o co chodzi? Rogatywkę na głowie mając, stali oficerowie, podoficerowie, policjanci,
stał szary zwykły żołnierz. Stali przy słupie granicznym, za którym ustawiał się wszego sowiecki oddział, a on wyciągnął przyłówek, dopisywał. Nie pamiętam, jaki to dzień. Pułkownik powiedział, że idziemy do Sowietów. Może jutro coś jeszcze napiszę. Kiedy szybko schował notatnik, który powędrował do kieszeni, kiedy ołówek wraz z nim, kiedy patrzył na linię sowieckiej piechoty, widział to wojsko. Przez małe W dla niego. Patrzyli z niepokojem na twarzy i przed siebie. Tam miała być ich przyszłość pisana. Jeszcze nie wiedzieli, co to jest test dłoni, ale niebawem mieli go przejść. Jeszcze nie wiedzieli, jakiego targu dobijał Hauptmann Henke i lejtenant Wasilewski. Ale kiedy przyszedł do nich i zaczął mówić: Towarzyści, wy nasi друзья, my za wsiem, pójdziem! I czekał, aż ktoś krzyknie: Ura! A oni stali, jak nieme posągi. Nek temere, nek timide. Tak jak mówiono przez lata. Tak i tego dnia wyznawcami tej dewizy będą. Jeden z tych, którzy znaleźli się w gronie idących do niewoli. Niewiasta, artylerzysta, jak szli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, jak przekraczali linię graniczną, a za nimi wyhandlowany samochód odjeżdżał. Polskim Fiatem będąc. Dobili targu Wasilewski i Henkel. Dobili salut. Jeden drugiemu oddawał. Któż takiej jesieni się spodziewał? Któż? Któż? Ale słowa, Andrzej Kret! Ale Turek! Nie tylko mnie nie cały i nie drogie bronić, bo choć mi rosłe serce i charakter nie wróć. Tamta jesień. Najgorsza miała być. To miała być następna wiosna. Jeśli będzie lato, to zboża przynieś głos. No i szamy i pachnie. Kochana żono, mieszka nas tu ponad 300. Moja prycza jest na trzecim piętrze. Karmią nas źle. Mówią, że będzie u nas wypuszczać. Mówią, że nas dzwonią. Nie wiem. A kiedy po latach śpiewano ballady pietrzakowego sensu, jest takie miejsce. Taki kraj. Wiosną 1940 roku Ławryntyj Beria zdecydował o likwidacji trzech wielkich obozów polskich jeńców. Kozioł, Starowiec, Ostaszków. A potem, kiedy ciężarówki i wagony wydlęce wiozły ich hen w stronę stacji Gniezdowo, niezwykłej stacji, ostatniej, dla ponad 15 tysięcy z nich. Otwarte drzwi domu, które zapraszają. Stół, który łączy. Stół, który jest symbolem domu będąc. Stół, przy którym mieli podejmować decyzję, co dziać się tam będzie. Rzuceni na kolana. Rzeni. Kiedy zabierano im ostatnie rzeczy, do których byli tak przywiązani.
papierośnicę. Wtedy któryś z nich powiedział: zostaną u nas tylko czapki. Nec temere, nec timide. Klęcząc, żegnali się, a kiedy poszło, kiedy wymówił pierwszy, drugi, piąty, kiedy mówili cicho, każdy do własnej duszy, zaczynał się ten koszmarny dzień. Starobielsk, o Staszku, oficerowie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej. Ci, którzy wierzyli, że prawo międzynarodowe ich obejmuje, innego prawa mieli zacząć doświadczać. Kiedy ciągnęli pierwszego, a podchodził do stołu czerwonym płótnem obleczonego, kiedy trzymali go z tyłu, a komisarz patrząc w twarz zapytywał: familia! Familia! Dudek! Nazwisko! Prawie dziecko! Imię ojca! Polska! Pozwól mi jest dopięć! Takowa, z takiej strony, że nie. Wojenski czyn pouczył się. Kiedy zrozumiał, co mu grozi, kiedy próbował wyrwać się, kiedy pierwszy z nich kopnął go w żołądek, a drugi związał dłoń z tyłu, kiedy siłą wprowadzili go do dworu, widział dwór różne rzeczy, ale takich nigdy. Modląc się czekał. Wiedzieli, co dzieje się za budynkiem. Przypuszczać mogli. Familia. Nowakowski. Imię. Jan. Armiejski czyn. Policja państwowa. Nowy pan żandarm. Nudnie pier. Wygłaszają. A potem, kiedy związali mu dłonie, kiedy wepchnęli do budynku, kiedy wchodził, widząc krwią umazaną koszulę kata, jeszcze się modlę. To pamiętnik. Co pan tam zapisał? Ostatnie słowa. Widzi pan, co tam się dzieje? Nie. Dom zasłonięty. Familia. Zyk. Imię. Jan. Wojenski czyn. Wojsko Polskie. No, dawaj. A potem, kiedy kolejnego wprowadzali do budynku, zrozumiał, że stamtąd nie ma już wyjścia. Tam czekał kat. Kiedyś. To był zwykły wiosenny dzień. Hem gdzieś pod Smoleńskiem. Zwykły. Kiedy rzeczy takie działy się naprawdę. Familia. Imię. Armiejski czyn. Siedział przy stole. Wpisywał imię, nazwisko. Realizował polecenie swoich przełożonych. A oni? Nec temere, nec timide. Nieugięci. Wewnątrz niezłamani. Z zasadami, których trzymali się przez lata. Wiązani jak bydło. Mordowani byli strzałem w tył głowy. I tylko las o tym pamiętał. Przez długie lata. Tylko las. Niech pan schowa ten pamiętnik. Niech pan schowa. Panie rotmistrzu, jakby co, to... Panie poroczniku, nie będzie żadnego jakby co. My stąd już nie wyjdziemy. A potem, kiedy włożył pamiętnik do koszuli płaszcza, potem, kiedy zapiął go, potem, kiedy
sam zapytał siebie, może kiedyś. Pamiętał, jak wysyłał ostatni list do domu. Lutym. Pamiętał, jak czekał na odpowiedź. A teraz tylko słyszał. Familia. Kuzyn. Imię. Tadeusz. Armijski czyn. Wojsko Polskie. A wprowadzony do Szoim zgotował nie los. A ludzie. A ludzie, a ludzie, a ludzie. Mówiło prawo międzynarodowe, że żołnierz w niewoli nietykalnym jest. Mówiło, iż oficerów do pracy zmuszać nie można. A obraz własnego prawa wiosną 1940 roku pokazywał. Pięścią, kopniakiem i strzałem w tył głowy. Familia Zajdel. Imię Jerzy. Armijski czyn, oficer Wojska Polskiego. Ten dzień po dniu transporty opuszczały trzy obozy. Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków. Kiedy byłeś coraz tam, ci, którzy czekali na swój dzień, nieświadomi tego, co nastąpić ma. Czekali. Tamtej wiosny 1940 roku działy się rzeczy okrutne na ziemiach, które kiedyś w pierwszej Rzeczpospolitej się znajdowały. Tam gdzieś, gdzie nazwa Smoleńsk na mapach widniała. A wtedy, kiedy z dnia na dzień kolejny transport przychodził, ci, kochana żono, mówią, że będą nas wywoźnić. Czekaj. Czekaj, ja wrócę. Dbaj o Jerniego. Dbaj o Dankę. Na pewno dacie sobie radę. Jak to jest, kiedy mężczyźnie zabiera się pas? Jak to jest, kiedy do kobiety mówi się: no, dziewoszka, idź! Kiedy uklękła na dnie, widząc pustą czeluść. Kiedy stanął za nią, w tył głowy strzelając. Kiedy pamiętała, że to jej urodziny. Że kończyła kolejne piękne lata. Kiedy łza płynęła po twarzy. Kiedy odziera się mężczyznę z munduru. Jak to jest, kiedy ludzka godność rzucona jest pod stopy? Jak to jest, kiedy się strzela w potylicę, a potem... Ale szli. Kochana żono, ja do was wrócę. Ja do was... lat pod chorąży. Lat major, oficer rezerwy. Tu krzyż przydrożny i kraj. Robili to mechanicznie. Robili to tak, jak ich uczono. Robili to tak, jakby byli do tego stworzeni. Czarny hałat na sobie, a dół się wypełniał. Nec temere! Ten święte prawo ma. Nec timide. Jest
Zaciął się, przeładował. Kiedy kula wdarłszy się w potylicę, życie zabierała z młodego ciała. Kiedy wypełniła go w całości, już wiedział, oni nigdy nie wrócą. Zostaną po nas tylko czapki. Kto by tam szepczycie? A ona modląc się, osunęła się, tak jak ci przed nią. Pomówiono o tym w kościele, bo mówiły o tym listy. Poczekała ziemia. Ziemia! Czekały groby, z których miano ich wydobyć. Czekali lata w stanie zapomnienia, kłamstwa, ale przyszedł. Prowadzi Andrzej Gładysz. Zdrowia! Co będzie za rok? Drżyjcie Państwo! Umysł Jarosława Antoszewskiego ciągle pracuje! Jest takie miejsce w Rzeczpospolitej. Jest takie pole. Jest taki dworek. A to wszystko jest koło Dąbrowy Tomaszowskiej. I są takie konie, które jak zawsze prezentują się tu najpiękniej. Drodzy Państwo, w tym świecie mężczyzn jedna niewiasta, jedna jedyna. Bo kto chce się uczyć na taką lekcję historii, przyjedzie z najdalszej części Rzeczpospolitej. I nie byłoby takiej inscenizacji bez burmistrza miasta Tomaszów Lubelski. Nie byłoby bez grupy cywilnej. Nie byłoby bez niewiast, bez włodarzy, bez widowni. Drżyjcie Państwo, za rok znowu przyjdzie jesień. Do piosenki, która nam towarzyszyła, Wymarsz Uderzenia, powiedzieć, a jeśli przyjdzie jesień, a jeśli przyjdzie jesień, to będzie rekonstrukcja w Tomaszowie Lubelskim. I te piękne chwile, wydarzenia, wzruszenia, które przeżyliśmy, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Te od samego początku wprowadzające tragizm wydarzeń wrześniowych poprzez najbardziej tragiczne i nie wiem, czy jest ktoś tutaj, kto nie uronił chociaż odrobinę łzy, widząc zbrodnię katyńską, widząc śmierć oficerów Wojska Polskiego.